Trudno mi swoją twórczość objąć jedną narracją, dlatego że jest kilka dziedzin, którymi się zajmuję. Przede wszystkim poezją, przekładem i prozą w ostatnim czasie. I żeby to objąć, może przytoczę pewne wspomnienie z wieku nastoletniego, kiedy to ta potrzeba tworzenia, przetwarzania świata w jakiś poetycki sposób się we mnie zrodziła. To jest wspomnienie związane z domem mojej rodziny, domem właściwie pradziadków, do którego przyjeżdżałem na wakacje. I to był dom jakby nieużywany w ciągu roku, tylko latem. I ten dom, no skromny wiejski dom, był dla mnie wielką tajemnicą. Już pradziadkowie już nie żyli. Oczywiście znałem o nich opowieści w jakimś tam zarysie ich życiorys. Natomiast no, sam dom był zagadką, pozostawione gdzieś pamiątki po jego mieszkańcach. No, niesamowicie oddziaływały na moją wyobraźnię. I pamiętam wyraźnie takie wakacje, gdy odczułem potrzebę przemówienia tym domem. Wyrażenia tego milczenia w jakiś poetycki sposób. I właśnie tak zrodziły się pierwsze utwory.